Hej, hej, jest niedziela. Byłam dzisiaj u klientki uczesać ją i umalować na chrzciny. I wróciłam jakiś czas temu, bo to na 8 rano jechałam. Byłam jeszcze w Biedronce i w Pepku. Pokażę, co kupiłam. Kupiłam bardziej takie rzeczy do domu. Wiecie, pomału sobie zaczynam kompletować rzeczy, ale tak bardzo pomału. Na razie bardziej tak inne rzeczy do domu, tak sporadycznie. Po prostu sobie kupuję w pudełko i będą sobie czekać. Wiecie, łatwiej po parę sztuk kupić po parę złotych i tak stopniowo, niż na raz iść i wydać kupę kasy. Ale umówmy się, że takie pierdółki kosztują zawsze najwięcej, więc kupiłam sobie parę rzeczy i wam zaraz pokażę. I dzisiaj mam w planach zaraz właśnie się ogarnąć, umyć głowę i chciałabym nagrać biglosy i podsumowanie roku. No, więc zaraz wam pokażę. Sprecyzowałam swoje wypowiedzi, zaraz wam pokażę pokażę, co kupiłam, powinno być. I to kupiłam wczoraj w Biedronce, były na promocji po 5 zł takie różne rzeczy do domu. I kupiłam taką łyżkę właśnie silikonową, oczywiście szare, no bo szaro-miętowa kuchnia będzie w przyszłości, więc szare. I wszystkie te silikonowe rzeczy były po piątaku, więc taka łycha, mieszadełko też się przyda. I to jest najśmieszniejsze, że to są te łapki takie do garów, jak są gorące do naczyń, i kupiłam je za 5 zł, a najpierw to, że one są chyba odliczone oddzielnie prawidłowo, nie jako zestaw, bo zobaczcie, bo każda z nich ma oddzielnie oddzielnie ma cenę, ale jak się pani pomyliła, to bardzo mi miło. Tak chciałam później na paragonie, że tak nabiła, no ale zestaw takich łapek właśnie. Foremkę silikonową do pancake'ów, tylko to będę używać teraz, bo zamówiłam na razie okrągłą. A ze względu na zbliżające się walentynki chciałam serduszko, tylko właśnie serduszek już na tamtej aukcji nie było, bo tamta to jest taka duża wkładana do patelni i można 4 placki naraz smażyć, a ta jest pojedyncza, tu z rączką, żeby ją zdjąć, ale właśnie w Biedronce chyba po 5 zł i kupiłam sobie, wzięłam czerwoną. Do smażenia pancake'ów właśnie walentynki, bo wiecie, w tym roku idziemy do kina na Greja, walentynki 14. Więc na kolację może jakieś takie właśnie pancake'i albo coś, wiecie, taki kicz walentynkowy. Ja nigdy nie obchodziłam walentynek, gdyby coś, dlatego tak się śmieję, że kicz walentynkowy. Kupiłam sobie też taką podkładkę pod gorące naczynia. Tu jest tea time napisane i tu jest pora na herbatę po polsku. Miętowo-szary oczywiście, taki ładny turkusowo-szary. Nie jest może taki jasny, tak jak tu macie taką typową miętę, ale kolorystycznie się zgadza, więc taki dzbanuszek. I to też chyba było, tak, bo to wszystkie te silikonowe rzeczy były po 5 zł. I kupiłam sobie też taką teczkę na dokumenty, mam już jedną. Jest wypchana, taka jest bardzo, bardzo gruba, więc kupiłam sobie drugą, żeby mieć. A później będą to szły pewnie jakieś papiery związane, nie wiem, z firmą czy z czymś, no. To kupiłam wczoraj. Dzisiaj odwiedziłam Pepko, już wracając do domu. Kupiłam takie dwa małe pudełka, bo jedno duże jeszcze mam luźne, ale małe właśnie potrzebowałam takie rzeczy do domu, żeby schować sobie to wszystko, właśnie na przykład takie pierdółki. Więc na razie jedno sobie złożę i będę w tym składować. Kupiłam sobie taki pojemnik na żywność za 5 zł podwójny, właśnie jak do pracy czy coś. To jest, wiecie, tu jest otwierane. I tu mam dwie komory. A tu jak sobie odepniemy, to jest jeszcze jedna tak otwierana i jest jeszcze jedna duża. Tylko nie wiem, jak tutaj coś włożyć, to musiało być w tą stronę zamykane. I wtedy, nie wiem, trochę jest to niefunkcjonalne zamknięcie, przyznam szczerze. No bo tak, z tych u góry, żeby jeść, no to tak muszą stać, tak? Jak to wezmę tak, to wszystko mi poleci na sztućce. Znów jak wezmę tak, to poleci mi na opakowanie, więc jak ja mam to otworzyć, żeby otworzyć spód? No takie trochę. Chyba, że tutaj bym chowała rzeczy przed jakąś kanapkę. A tutaj coś takiego, co właśnie jest bardziej takiego, co mogłoby mi nawrócić. Nie wiem, no ale za piątkę kupiłam taki właśnie pojemniczek, żeby mieć czy nawet na ciasto do pracy czy coś. Kupiłam sobie zestaw łyżeczek 6 sztuk do latte. Ponieważ mam dwie szklaneczki i właśnie jeszcze później 4 będzie trzeba dokupić, ale na razie mam dwie. Jak sobie piję z mamą latte czy coś, czy jakby ktoś z gości był, to ciężko jest wymieszać tą herbatę, taką kawę, taką zwykłą łyżką, bo jest na styk. I widziałam zestaw tych, one były po dyszku. Więc 6 sztuk mam. I w Pepko kupiłam jeszcze dwie rzeczy. Krajalnicze do jajek, mam już identyczne, nawet kolorystycznie też turkusową.
Pokupiłam się właśnie, żeby już sobie leżała, czekała, bo ja nie kroję jak nożem, tylko właśnie tą krajnicą. Po pierwsze szybko, po drugie plasterki są równe, więc wiecie. Miałam kiedyś taką starą, rozwaliła się, więc kupiłam nową do domu i teraz kupiłam sobie właśnie, żeby na górę mieć. Za 4 zł, więc deal. I kupiłam sobie zestaw miarek. Nie wiem, czy będę go teraz używać, czy później, ale taki od najmniejszy, czyli 1,25, 2,5, 5, 7,5 i 15 ml, bo czasami się przydają takie miarki w mililitrach, czy jakieś płyny, czy oliwę, czy do ciasta, czy do babeczek, cokolwiek, ale wiecie, przydają się, więc, a one były chyba za 5 zł. Tak, więc je wzięłam, ale wziąłem do pudełka. I to by było na tyle z Pepko. W Biedronce kupiłam sobie 2 świeczniki miętowe, takie na tea lighty. Aczkolwiek nie wiem, czy te Yankee Candle by tu nie weszły świeczki. Muszę zobaczyć, kupić ze dwie i zobaczyć. Właśnie mam taką kwieciarnię, gdzie mają całą szafę Yankee. Od kominków przez świece, przez takie właśnie świeczki duże, po tea lighty, po woski. Więc sobie zobaczę, czy mi tamta nie wejdzie, jak kupię. To kupiłam przyszłościowo jako wystrój do mojej firmy. Miętowy też zresztą, tam będzie też szaro-miętowo, więc dwa takie świeczniki właśnie ładne. W Biedronce one były chyba po 6 zł. Tak, po 6 zł były. Były jeszcze srebrne, ale ja chciałam właśnie miętowe. Więc one też pójdą do specjalnego kartonu. No i tak. I reszta to chyba spożywka. Taki chlebek pieca z Biedronki, bardzo dobry. Ale jeszcze fajniejszy był taki z ziarnami, tylko że teraz nie było, więc wziąłem ten. Moje ulubione chrupki do przekąszenia są moje i mojego chłopaka też. Zawsze tak właśnie przed telewizorem to pochrupać. Dobra rzecz. Torba eko, bo nie byłam przygotowana na zakupy, jak od klientki wracałam. Polędwicę łososiową, wieprzową. Bardzo lubię tą polędwicę na kanapki z majonezikiem czy z czymś innym. Prima sort, nawet z pomidorkiem i z majonezem. Mega, bardzo ją lubię. Przyszłościowo kupiłam sobie też korkociąg, tylko chciałam wziąć sobie jakieś miętowe albo szare, ale niestety nie było, więc wziąłam fioletowy. No ale wydaje się masywny, spoko, więc skusiłam się na niego. Już go kiedyś widziałam, że już wtedy nie kupiłam, bo wtedy, jak dobrze pamiętam, był miętowy albo szary, a ten jest taki fiolet. Kamera jak zwykle przekłamuje aparat trochę kolory, ale no, taki otwieracz. Łososia wędzonego, fit niby. Ogólnie zawsze kupowałam tego dla dzieci, więc trochę się zdziwiłam ceną, bo tamten jest trochę tańszy. Ale lubię takie łososia właśnie na kanapeczce sobie zjeść od czasu do czasu, więc wiecie, robiłam zakupy, jak byłam głodna, bez śniadania i to był minus, bo to się kupuje, wiecie, zawsze wtedy. Kupiłam sobie hummus z tego Vitale. Kiedyś już miałam, tylko miałam oddzielnie, klasycznie oddzielnie miałam pomidorowy. A teraz kupiłam sobie miks właśnie, pomidorowy klasyczny i paprykowy, dlatego że tamtych dwa napoczęłam i ich nie zjadłam, pamiętam, później o nich zapomniałam i musiałam wywalić, więc kupiłam sobie teraz, żeby właśnie po trochu każdego. I wydaje mi się, że ten jest paprykowy, bo pomidorowy nie był taki mocno pomarańczowy, więc to jest chyba klasyczny, pomidorowy i paprykowy. Też tak szkoda, że nie są tak opisane, a nie wiecie, to jest po kolei, nie wiadomo. Klasyczny, paprykowy. Pomidorowy, klasyczny, paprykowy, nie wiem, tak dziwnie jest opisane, ale tak mi się wydaje, że to jest pomidor, a to papryka. Ale to wiadomo, jak otworzę, to spróbuję, więc hummus. Ogólnie ja nie jestem z tych, co się zdrowo odżywiają, ale hummus, powiem szczerze, u babci jak spróbowałam klasyczny, to mi przysmakował, a pomidorowy smakuje mi jeszcze bardziej i nawet mojemu facetowi smakował, więc to jest naprawdę zdrowa żywność i smakuje, to jest coś nowego. Więc, więc to też wzięłam sobie. I bardziej się opłaca niż tamten, tylko tamten jest jakiś niby bio, bez konserwantów, ale wiecie, ja taka bio nie jestem. Co widać po tym, bagietka czosnkowa do opiekania. Kupiłam też zestaw tych chusteczek do prania, że w razie gdyby jakieś ubrania farbowały, to farbuję chusteczka, a nie ubrania. Bardzo fajnie się sprawdzają, też od babci to odkryłam. Tu mam jeszcze jedno opakowanie tych wafelków, bo 3 sztuki wzięłam. Kupiłam masło klarowane do smażenia, pieczenia i do zup i sosów. Podobno jest bardzo fajne i właśnie u mnie babcia często na tym smaży i chwalą sobie to z Biedronki i to jest 0,5-kilogramowe i ono kosztowało 20 zł, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze na tym smażyło, jakieś kotlety i różne inne cuda. I zaraz powędruję chyba do lodówki, bo to trzeba chyba przechowywać w lodówce. No i to jest Mleczna Dolina, ale jest pod szyldem mlekowity.
przechowywanie w temperaturze od 0 do 10 stopni. No, to do lodówki zaraz powędruję, żeby mi się nie rozpuszczało. A i w Biedronce jeszcze z takich kuchennych rzeczy kupiłam sobie właśnie taki, też za piątaka, pędzelek do smarowania oliwą. W domu właśnie drążki kiedyś kupiłam i teraz kupiłam ten. Chciałam szary, ale nie było, więc miętowy też pasuje, turkusowy. No mówię, będę, przewaga dwóch kolorów będzie u mnie, poza jakimiś metalowymi rzeczami, ale ten pędzelek jest fajny właśnie, jak pancake'i smażę, to sobie patelnię tym smaruję, delikatnie oliwą, olejem czy tam, żeby wiecie, nie było za dużo, no pancake'i lepiej smażyć bez oliwy, ale mam taką patelnię, że muszę trochę dać, żeby nie przywierało i żeby się nie przypalały, więc właśnie takim pędzelkiem fajnie się smaruje. Kupiłam dwa opakowania rzodkiewki, jakoś tak mi naszło na rzodkiewkę. I kupiłam sobie danie, żeby go na szybko zjeść, więc zaraz go skonsumuję. I to wszystko. Dobra, uciekam to wszystko pochować, bo widzicie, trochę tutaj tych rzeczy jest. I rozpakować sobie dwie torby i kuferek z dzisiejszej pracy porannej. I pochować wszystko. Więc się śmiałam, że praktycznie to, co zarobiłam, to wydałam na zakupy. Może nie aż tyle, ale no. Weszłam do Biedronki 80 parę, do Pepco 40 i w dzisiejszych czasach, jak idziesz do sklepu, to ostrość mi coś gumi na rzodkiewce. W dzisiejszych czasach idziesz do sklepu 50 zł, jak masz portfel po zakupy, to nie masz bardzo co kupić. No wiecie, akurat u mnie to było to drogie, tak? Jakieś inne pierdoły brałam, typu świecznik i tak dalej, no ale i tak bym to kupiła, więc uciekam. Jeszcze sobie tu właśnie kompa odpalić i pochować i rozpakować i wiecie, no. Może się jeszcze do Was odezwę, jak mi to połączy, to z następnym vlogiem. Hej, hej, mamy już kolejny dzień. Witam się z Wami w filmie. Jest godzina 9. Wstałam teraz, ale już jakiś czas temu nie spałam, tylko sobie tak drzemałam. Jadę na pobranie krwi do jednego badania. Potem wrócę zjeść śniadanie i lecę do Konstancina i dzisiaj już definitywnie, bo już się wybieram jak sójka na morze tam, więc pojadę sobie, pobiorę krew, przyjadę, zjem śniadanko, a później jak wrócę sobie ogarnę włosy, umyję, umaluję się i będę nagrywała filmy, bo potem o 17 mam panią na paznokcie, ale mi coś stoi, widzicie te krótkie włosy, które odrastają, no dobra, odezwę się później. No, odzywam się tak szybko do Was, nawet nie będę się pokazywać, bo zaraz mam panią na paznokcie i sobie idę szykować. Pokażę Wam tylko, byłam w Lidlu i kupiłam, chciałam sobie kupić parę produktów z tego cień, jak to się mówi tą firmę, ale chyba cień, bo jest radą z tyłu napisany. I kupiłam sobie dwa żele pod prysznic z naturalnym peelingiem z Morelli i to jest ekstrakt z Morelli i pomarańczy, a drugi jest z orzecha kokosowego i jest ekstrakt kokosa. Bardzo ładnie pachną i wydają się fajne, zobaczymy. Po 5 zł były, chyba, jak dobrze pamiętam. Więc wziąłam dwa na próbę, mam kilka żeli w zapasie, ale chciałam właśnie wypróbować z tej firmy. Były tam jakieś jeszcze kremowe żele, ale zapach mi nie podchodził, więc wzięłam te dwa. Wziąłam sobie dwa zestawy chusteczek. Po 150 sztuk, one były po 2,50 chyba, czy po 3 zł, dwuwarstwowe, po 150 sztuk, tak na próbę. I coś, co każda kobieta potrzebuje co jakiś czas. No, to uciekam sobie szykować i robić paznokcie, będę się Was odzywać później. Hej kochani, witam Was taka nieogarnięta po raz kolejny. Nie wiem, po co się witam za każdym razem. Doświetla mi toaletka trochę. Jest już późno, bo już jest 9. Miałam dzisiaj nagrywać i zaraz właśnie włosy umyć, ale nie wiem, czy dzisiaj nagram, no bo patrząc na godzinę, trochę już jest późno. Ogólnie muszę jeszcze poprawić tego paznokcia, tego spiłować, bo go złamałam środkowego, tylko tego to tylko trochę spiłuję i nie będę go już przedłużać, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc, ale tego muszę zrobić, bo go złamałam do końca. Nie wiem, czy dzisiaj nagrywać, bo już jest późno, zanim się Maria też się zejdzie, bo już to moja córka się teraz zaczyna buntować. I przeglądam się właśnie w internecie, zamówienie z Sephory wczoraj zostało, dzisiaj zostało wysłane, więc może jutro przyjdzie, albo pojutrze. Zobaczymy, idzie z Nadarzyna, więc nie idzie jakoś z daleka. Z Empika jeszcze mi nie wysłali, bo zamówiłam właśnie z mamą, bo się dowiedziałam, że ja lubię Greya i inne te książki tego typu. No i poza trylogią 50 twarzy, ciemniejsza strona i nowe oblicze jakoś tak, wyszedł jeszcze tom Grey, czyli jakby pierwszy tom oczami jego, a nie jej.
I teraz w styczniu 31 wyszedł jakby drugi tom, Mroczniej. I to jest jakby ciemniejsza strona Greya, czyli drugi tom, opowiedziany z jego perspektywy. Więc stwierdziliśmy, że zamawiamy. No i zamawiając to, chciałam wykorzystać, bo jeszcze tam od 100 zł teraz był rabat walentynkowy 15% na zakupy, tylko jeśli zamówienie przekroczyło 100 zł. I domówiłam sobie jeszcze Hakera, tom pierwszy, drugi i trzeci. Jest 5. Meredith Wild jest autor. I chciałam sobie zamówić już dawno, dawno te 5 tomów, ale zamówiłam na razie właśnie 3 pierwsze. I tą właśnie drugą część Mroczniej. I fajnie, bo tak to tam rocznie wychodziła 32 zł, a z tym rabatem zapłaciłam za nią 26,80. Zawsze coś. Wiecie, i tak te książki miałam kupić, a rabat pewnie wyszedł taki, że pewnie wysyłka mi tak wyszła w gratisie. Ale wziąłam sobie odbiór na poczcie, jak dobrze pamiętam. I 7 lub 8 lutego będzie do odbioru. Tak mi się wydaje. Wiecie, co ja mówię, ja lubię tego typu książki i po prostu sobie tak zamówiłam. No i co więcej, to czekam na to zamówienie z Empika, z Sephory, no i z Allegro zamówiłam sobie takie formy do smażenia pancake'ów na 4 na raz okrągłe, taka nakładka silikonowa do patelni, że wiecie, 4 na raz mogę sobie w tym samym rozmiarze usmażyć. Aczkolwiek, jak już widziałeś w poprzednich vlogach, kupiłam też jedną w Biedronce w kształcie serduszka, ale to takie, wiesz, wiecie, na kiczowate walentynki. więc na to czekam. Zrobiłam to, zaraz usiądę, obrobię jeszcze jakiś jeden film może, więc już dzisiaj sobie nagrywanie chyba daruję. Jutro może wieczorem nagram, albo w środę, zobaczymy. Od razu ulubieńców stycznia bym może nagrała. Jutro to raczej nie wiem, czy coś nagram, bo po pracy idę z mamą i z rodziny, i tam z paroma osobami z rodziny, z tatą, z mamą i tam parę osób. Na mamę urodziny do knajpy idziemy. Mamy zarezerwowany stolik, więc nie wiem, czy jutro po pracy coś nagram. Tak, odbiłem się światło z toaletki, bo toaletka jest zapalona, więc nie wiem, czy coś nagram, a dzisiaj tak. Byłam rano na pobraniu krwi, zresztą mam tutaj dowód nawet. Piękny siniak, aczkolwiek ten to jest mały, kiedyś miałam taki na łokciu, że przez 2 tygodnie mi się trzymał i wyglądałam jakbym ćpała. Autentycznie, znajomi się śmieją, że wyglądam jak narkomanka. Więc taki wylew to jest bardzo delikatny, ledwo widoczny. Byłam na pobraniu krwi, właśnie jutro będę musiała się odebrać wynik badania, bo to już do operacji pomału zaczynam, bo na razie tylko takie podstawowe, wiecie, na WZW przeciwciała, czy szczepionka działa, bo byłam kiedyś szczepiona jako dziecko. Do poprzedniej operacji była jeszcze aktywna, jak miałam i nie musiałam się szczepić, ale to już minęło 5 lat od tamtej operacji, więc muszę się przebadać znowu. No prawie w zasadzie do 4 z hakiem. Więc jeszcze raz sobie zrobiłam teraz badanie prywatnie, żeby zobaczyć, czy ta szczepionka działa. Jeśli nie, to bym musiała się zaszczepić, dlatego chciałam teraz, żebym jeszcze miała czas się zaszczepić, bo to są co najmniej 2 dawki, z czego od drugiej dawki do operacji musi minąć co najmniej 2 tygodnie, więc pomiędzy dawkami jest chyba miesiąc, więc jakoś tak. Nie wiem, nie orientuję, dokładnie będę się dowiadywała, jak już, jeśli się okaże, że muszę się zaszczepić, więc jutro będę już miała wyniki. I co jeszcze? Byłam w Konstancinie zapisać chłopaka do poradni rehabilitacyjnej. Wróciłam, byłam babci sąsiadkę taką chorą obciąć. Mnie poprosiła, żebym przyjechała, więc pojechałam ją obciąć. Wróciłam do domu, od razu miałam klientkę na paznokcie. Zrobiłam klientce paznokcie, wrócił tata, musiałam nałożyć farbę. I tak dotarłam do godziny 20. Dopiero o 20 teraz usiadłam na chwilę, żeby odpocząć. Mam parę filmów na YouTubie do obejrzenia i w ogóle parę rzeczy do ogarnięcia i dlatego stwierdziłam, że zanim się wykąpię, zanim umyję włosy, wysuszę, to będzie... Już jest 10 po 9. Zanim umyję włosy i wysuszę samo to, to już będzie z pół godziny. Jeszcze się umalować w międzyczasie. Tak, jak się umaluję w pół do 11, to będzie, wiecie, hardcore. A nagrać, no Big Lossy nagram szybko, ale nagrać u podsumowanie roku, które mam w planach, czy ulubieńców, no to już jednak się trochę schodzi, więc... Oj, zaraz mam te pryszcze. Mam te drapać. W ogóle teraz jakoś tak mam wrażenie, że mam bardziej takie kropki, bo sobie chyba podrapałam trochę, bo nie wszędzie mam tej krostki, ale w ogóle jakieś takie małe mi się robią. Ale to dopiero mi się jedno schowało i coś mi znowu wyskakuje.
Nie wiem, ja teraz znowu mam jakieś fazy, widzę, buntu. Muszę zacząć znów coś używać, chyba tą pastę na noc smarować. W ogóle bolała mi głowa, jak wróciłam od babci. Jak tak coś, miałam wrażenie, że mi ćmi. Potem zrobiłam klinice paznokci, jak skończyłam po 2 godzinach, to stwierdziłam, że mi bardzo boli głowa. Zaczyna coraz bardziej i wzięłam sobie... kiedyś peralgina mi pomagała, w ostatnim czasie widzę, że nie pomaga i teraz to próbuję. Chociaż jeśli bubroma, papy te zwykłe, to dla mnie, jak wiecie, cukierki. I tak dalej. No i co, muszę tu jeszcze ogarnąć, pochować parę rzeczy, zrobić do tego paznokcia, więc to też mi się zejdzie, więc dzisiaj sobie już chyba daruję po prostu to nagrywanie. Przemyślę sobie dokładnie, naszykuję sobie produkty do nagrywania i albo jutro to nagram, jak wrócę, albo w środę po pracy po prostu. W czwartek może będę miała wolne. Nie wiem, nie wiem. Ale mam o tyle teraz, że z rodziny i tak dalej, tak brata obcięłam, tatę obcięłam, obcięłam i ufarbowałam oboje. Tam jeszcze mamy, siostra mi została, ale to dopiero za 2 tygodnie. Nie w tą sobotę, która teraz będzie, tylko w następną. No, muszę tak wyciągać szyję, bo jak robię tak, to mi się, wiecie, podbródek robi. Ale dajcie znać, ale chyba każdy tak ma, jak trzyma tak głowę w dół. Aczkolwiek mam taką maseczkę, może dzisiaj ją sobie zrobię na właśnie tutaj, na lifting, chyba, jak dobrze pamiętam. No, po prostu mniej żreć słodyczy i fast foodów, to nie będzie potrzeba liftingu. I w ogóle właśnie muszę sobie zaraz jeszcze wpisać parę rzeczy, bo na bieżąco sobie uzupełniam, ale muszę wpisać resztę. I powiem wam, że to jest taki mój dziennik do podsumowywania tygodni i sobie w niego takie podsumowania wpisuję, ewentualnie plany zakupowe, plany książkowe, plany filmowe. A takie bardziej na bieżąco, czyli co muszę zrobić, co muszę kupić, w sensie, że idę dzisiaj do sklepu, co kupić i tak dalej, to piszę sobie właśnie w tym malutkim, który dostałam od chłopaka na Mikołajki. Tak, na Mikołajki. No bo ten jest mały i taki do torebki jest w sam raz, a jednak no, ten nosić w torebce, no, to by mi pół torebki zajmował. Więc w niego sobie tak na czysto wpisuję i właśnie do czego dążę, tak. Bo zmieniam temat, chciałabym... Tak, ściana się błyszczy od opierania plecami i ona jest już do malowania, ale jako, że zaczynamy rozbudowę, niedługo to nie miało najmniejszego sensu, więc nie ruszałam. I właśnie jestem na etapie czytania cały czas tego. Wiecie, ja tą książkę praktycznie czytam tylko w pracy, jak jestem któregoś tam dnia sama czy coś i mam luzy na tyle, że posprzątam, ogarnę zapisane klientki i po prostu siedzę i nie mam co dalej robić, to wtedy czytam książkę i zostało mi tyle. Widzicie, tak jak tu jest zakładka, o tyle dokładnie. I nie mogę się zebrać, żeby to doczytać, bo tu mam też taki magnes z Biedronki, którym można sobie tak fajnie, jak widzicie, fragment zaznaczyć. Ale ostatnio przyjąłem taka fajna zakładka z Ezebry. Dziękujemy za zamówienie. I z drugiej strony jest napisane: kobiety z natury są aniołami, ale kiedy ktoś połamie im skrzydła, kontynuują lot na miotle. I to jest zalaminowane, więc fajna zakładka do książek. Ale ogólnie zaznaczam sobie tym w ostatnim czasie, bo właśnie mogę sobie też nawet akapit zaznaczyć. Więc zostało mi dosłownie tam 30 stron, chyba niecałe nawet. Bo tu jest 302 strony chyba. 300 stron, a ja jestem na 279, więc sobie dzisiaj może dokończę tą książkę. Całkiem spoko. Aczkolwiek ja powiem wam, że parę rzeczy fajnie jest tutaj opisanych, aczkolwiek to ustawienie ubrań w pionie to tak jakoś mnie średnio przekonuje, ale sporo jest fajnych trików podpowiadanych, które można fajnie wykorzystać w domu. Ale ja to wykorzystam dopiero po rozbudowie, jak już się przeprowadza na górę. Bo wiecie, teraz dzielę pokój z bratem, więc u mnie jest generalnie syf, generalnie wszystkiego jest za dużo. Wszystko się kisi, no bo na małej powierzchni musimy się zmieścić we dwoje. Duże rzeczy kupuję przyszłościowo, zgodnie z moimi planami na przyszłość i też pomału sobie zaczynam kupować takie typu do kuchni, jakieś pierdoły. I to sobie po prostu składuję i to i tak jedno pudło już wywiozłam do babci, dwa kolejne będą wywiezione niedługo, bo u babci po prostu mogę je przechować, więc gdyby to miało jeszcze tutaj stać, to ja nie wiem, gdzie ja bym to składowała. Chyba bym sobie, wiecie, tak u góry przy suficie na jakiejś wysokości wzdłuż ścian porobiła półki dodatkowe, żeby mieć gdzie to trzymać, więc wiecie, jak to wygląda. Dlatego teraz nie ma to najmniejszego sensu, bo i tak nic nie poukładam. Staram się tylko po prostu na bieżąco sobie przebierać ciuchy,
robić porządki jakieś w papierach, żeby nie gracić sobie, nie zbierać jakieś, bo ja wiecie, ja mam tendencję do zbieractwa. Jakieś misie od byłego chłopaka, tam gdzieś miałam jednego, to teraz poszedł dla psów. Tak, tak wyszło. Psy się bardzo chętnie nim bawią. O dziwo, i o dziwo go nie rozwaliły, chyba jedyne. Jakieś tam, wiecie, stare kartki, zdjęcia, listy. Tak, parę listów miałam. Jakiś tam stary balon z jakiegoś święta warki czy z czegoś, który dostałam od byłego. Takie pierdoły, nie wiem w ogóle po jakiego grzyba ja to trzymałam. Miałam jakieś stare moje pamiętniki, wręcz nawet takie to były dzienniki, bo ja codziennie pisałam. Tam sporadycznie mi się zdarzyło, że nie napisałam codziennie, tylko tam podsumowałam parę dni. I jak czytałam nieraz te głupoty, to po prostu masakra i wierzcie mi lub nie, ja to popaliłam. Nawet nie wyrzuciłam, tylko to po prostu spaliłam w piecu te kartki. Bo jakby to ktoś przeczytał, to po prostu masakra. Więc takie pierdoły miałam i to mi naprawdę zajmowało dużo miejsca, więc to popaliłam. Miałam jakieś zeszyty z wierszami i z tego co kojarzę, to chyba też wszystkie wywaliłam. Miałam takie, wiecie, pisałam sobie, przepisywałam sobie do zeszytu z internetu jakieś fajne wierszyki, złote myśli, które mi się podobały. I miałam tych zeszytów chyba ze cztery. Tak. Bo z koleżanką miałyśmy takie fazy, więc... Więc to po prostu powalałam, porobiłam porządki i z takich dwóch dużych pudeł, nie, raz, dwa, dwa i trochę, nie wiem, jakoś to było, z dwóch pudeł na pewno takich dużych, jedno wielkie takie z Pepką i drugie mniejsze takie, w którym trzymam produkty teraz zapasowe, zrobiło mi się jedno takie małe płaskie, takie, na taką wysokość, tylko duże, takie większe niż format A4, ale płaskie. I w drugim tam mam jeszcze ze 2-3 pierdoły, a reszta to są, to pochowałam tam jakiś dywanik awaryjny taki, który miałam z Ikei, jakieś wieszaki, wiecie, takie pierdoły. Więc no, mocno to poprzebierałam, no ale mimo wszystko, wiecie, ciuchy i tak dalej, wszystko przebieram, ale to i tak co jakiś czas wymieniam, więc to więc wywalam jedno, przybywa drugie. Są rzeczy, których nie mogę wywalić, są rzeczy, które po prostu muszę zatrzymać i muszę z nimi jakoś się zmieścić, dopóki się nie będę przeprowadzać na górę. Więc wiecie, ale z tej książki parę rzeczy na pewno zastosuję z tego i z magii sprzątania, bo to jest ta sama autorka Marie Kondo. Na pewno wykorzystam. Tu mam w kolejce dwie kolejne książki do przeczytania. Ale pewnie wezmę się najpierw za tą Mroczniej z Greya. W ogóle chciałabym w tym tygodniu jeszcze przeczytać ostatnią część Greya sobie dla przypomnienia przed filmem, bo na film jadę w środę. Więc w sumie może zdążę, bo to mam jeszcze no, tydzień z hakiem. Ale mam jeszcze Make Photography Easier. Eraser, nie wiem dlaczego, chyba cały czas z tym korektorem z mojej balajnami się myli. No ale tutaj to wiecie, to jest taka lekka książka, dużo zdjęć, więc to się będzie bardzo szybko czytało, bo już miałam jakąś książkę, chyba Modoterapia taka była, jak dobrze pamiętam, to właśnie też była taka, że dużo zdjęć i bardzo szybko to przeczytałam. No i Francuzki noszą koronki, to kupiłam na promocji w Empiku, bo zaciekawił mnie tytuł i też chciałam złapać sobie rabat na następne zakupy, który się okazał, że można wykorzystać tylko stacjonarnie, a książki, które chciałam kupić nie było stacjonarnie, więc go nie wykorzystałam. Fuck logic, nie? Ale książka fajnie się zapowiadała, więc i tak nie żałuję, a powiem szczerze, że już parę razy na nią zwracałam uwagę, jak byłam w Empiku i kupowałam tam, pamiętam, że Sekret Urody Koreanek, coś tam jeszcze patrzyłam, to zwróciłam parę razy na nią uwagę i mnie zainteresowała, więc nie żałuję, że ją kupiłam. I jeszcze mam PS Kocham Cię, no ale to już czytałam ogólnie kiedyś, ale ostatnio właśnie był film. Podobał mi się ten film i obejrzałam sobie cały ten film, kilka razy też go widziałam, no i książkę czytałam raz. No i ostatnio była właśnie w Biedronce w tej mniejszej wersji, więc ją kupiłam i kupiłam jeszcze dwie inne. Więc te dwie inne też będą do przeczytania, no i przyjdą mi teraz te, więc ile ja będę miała czytania w najbliższym czasie. Ale mam za cel w tym roku znów wrócić do czytania, bo powiem wam szczerze, że były lata, że ja naprawdę bardzo dużo czytałam. Boże, ten vlog będzie znów taki długi, jak już patrzę. Ale podobno lubicie takie vlogi. Może wam dużo nie pokazuję, ale lubię sobie z wami tak pogadać. No i właśnie kiedyś bardzo dużo czytałam nocami i tak dalej, a w ostatnim czasie jakoś tak, no nie wiem, brakuje mi czasu. Wiecie, staram się łapać na siebie dużo rzeczy, może nie tak, nie na siebie. Biorę na siebie dużo rzeczy,
w sensie praca i tak dalej, że łapię dużo dodatkowych fuch, nawet w niedzielę, żeby sobie dorobić i żeby mieć więcej pieniędzy. Nie jestem materialistką, pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęście dają inne rzeczy, które mogę na przykład kupić za pieniądze. Więc wiecie, ja wyznaję zasadę, że pieniądze szczęścia nie dają i jakbym miała, nie wiem, znaleźć się faceta bogatego i wyjść za mąż tylko po to, żeby mieć pieniądze, ale mieć świadomość, że nie wiem, mnie zdradza i nie jestem z nim szczęśliwa, to wolałabym sobie wziąć faceta, który jest biedny, całe życie żyć skromnie, ale wiedzieć, że jestem kochana i szczęśliwa. No. To są takie moje przemyślenia ogólnie już od x lat i to się nie zmieni. Ale po prostu wiem, że są pewne rzeczy, które dają mi szczęście, na przykład makijaż i malowanie i robienie włosów i tak dalej. No a żeby robić ten makijaż czy robić te włosy, muszę mieć do tego i sprzęt i produkty, tak? Więc robienie tych rzeczy daje mi przyjemność, szczęście i w ogóle spełnienie. Ale żeby je robić, muszę mieć rzeczy, które kupuję za pieniądze. Rozumiecie, o co mi chodzi? No, więc żeby odrzucić komuś jakieś pomysły, że jestem, nie wiem, materialistką albo coś i że tyle rzeczy kupuję i tak dalej, to. Poza tym, jak ja już mówiłam kiedyś, ja dużo rzeczy kupuję też, tak jak typu ten zestaw do wosku czy saunę do twarzy, bo ja nie lubię, jak ktoś mi robi coś przy ciele, przy stopach, przy buzi. Paznokcie też średnio lubię, jak ktoś mi robi. Nie powiem, że od czasu do czasu może bym poszła do kogoś. Muszę oprzeć rękę, sorry, ale już mi zaczyna drżeć od ciężaru aparatu. Więc mówię po prostu, czasem bym poszła, ale tak jest, wiecie, czasem. Ale ja też jestem Żydem, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na siebie, na takie zabiegi, które wiem, że mogę i dam radę sobie zrobić sama, a mam iść i za to zapłacić. Wiecie, o co chodzi? Chociaż to jest głupie podejście, bo ja jestem osobą wykonującą usługi urodowe, tak? Czy makijaż, czy paznokcie, czy paznokcie robię sporadycznie, no ale załóżmy, że, czy włosy, no to gdyby wszyscy tak myśleli jak ja, to ja bym nie miała pracy, ale no ja tak mam, no i wiecie. Więc po prostu sobie inwestuję w siebie, można powiedzieć, no bo wiecie, za koszt jakiegoś tam sprzętu, załóżmy za 2-3 użycia zwróci mi się, tak jakbym poszła, tak jakbym sobie zrobię 2-3 zabiegi, tak jakbym poszła na 2-3 zabiegi, on mi się zwróci. A czasami nawet to nie, bo czasami zwraca się szybciej. Więc wiecie, a bluzeczka to jest ta z House'a, którą kupiłam z tą kieszonką jakiś czas temu, co wam pokazywałam. Gwiazdki, usta, wisienki. Co ma taka, fajna jest. Już mam ją drugi raz i przy pierwszym założeniu, jak nagrywałam wam filmy, w niej ubrudziłam ją jajkiem, jak dobrze pamiętam. I nie sprało mi się to. Więc spróbuję sobie jeszcze wybielaczem w tym miejscu spryskać, bo to jest akurat tylko na białym elemencie, na białym miejscu, nie na wzorku. A jeszcze to są serduszka, chyba nie mówiłam. No to spróbuję sobie jeszcze to potraktować wybielaczem, może się spierze. Wiecie, więc i z tymi książkami właśnie chcę zacząć więcej czytać, aczkolwiek, jak mówię, brakuje mi czasu. Bo nie dokończyłam właśnie, ja tak lubię zbaczać z tematu. Po prostu biorę dużo na siebie, plus rodzina mnie prosi czasami o zrobienie włosów czy coś, ja się zgadzam, robię. I później załóżmy mam ten poniedziałek wolny i tak, tu mam ciocię, tu mam mamę, tu mam jeszcze pojechać gdzieś, tu na miasto wyskoczyć, babcię odwiedzić, bo staram się właśnie w poniedziałki do babci wpadać. Tutaj, nie wiem, cokolwiek, tu chcę nagrać film i nagle posprzątać, ogarnąć jakieś porządki i nagle wiecie, what? Ja jest już 22, a ja nie zrobiłam tego i tego, bo się nie wyrobiłam z czasem. I tak jest od dłuższego czasu. Teraz mi się trafiają też czwartki wolne. Środa lub czwartek, różnie. Ostatnio miałam chyba wtorek i środę, no bo byłam na pogrzebie. Ale jakoś tak w każdym razie wychodzi właśnie, że przeważnie jeszcze czwartek dodatkowo mam wolny. I mimo wszystko nie starcza mi czasu, ale mam plamę na dekoldzie, nie wiem dlaczego. Może się podrapałam albo coś, albo od ciepła, bo jest mi ciepło. Więc wiecie, no mimo że te czwartki mi się dodatkowe trafiają, to i tak mi nie starcza czasu. Fakt, że ja wtedy, kiedy mam wolne, też jeśli mogę i nie muszę rano nigdzie jechać, to odsypiam. Czasami wstaję o 10, 11,
Tak, może ktoś to uzna za lenistwo, ale ja po prostu jestem człowiekiem, który lubi spać, odkąd pamiętam. W gimnazjum bardzo często zarywałam noce przez czytanie książek i to nie lektur, po prostu książek. Lubiłam na tyle czytać książki, że jak zaczęłam czytać, to mnie tak pochłaniała książka i to mam tak do tej pory, jak mnie coś wciągnie, to czasami patrzy druga albo w pół do trzeciej, wie cholera, trzeba iść spać. I wtedy też tak miałam i zdarzało mi się, że spałam 2-3 godziny, wstawałam rano, bo musiałam umyć włosy i ogarnąć się do szkoły iść. Potem jeździłam pociągami, więc wracałam ze szkoły, zanim odrobiłam lekcje, posiedziałam na kompie, pośledziłam YouTube'a, bo już wtedy byłam zafiksowana, jeśli chodzi o makijaż i tak dalej na YouTubie. Też i w malowaniu siebie i tak dalej. Zanim się pobawiłam make-upem, zanim coś tam, to się okazywało, że jest 21:01 i ja tak chodziłam spać przeważnie. Wstawałam o 5, 5:30 najpóźniej, bo po 6 parę minut miałam pociąg, a jeszcze musiałam sobie jedzenie na śniadanie zrobić. Bo ja śniadanie dałam w pociągu, bo dla mnie 6 rano to było za wcześnie na śniadanie i koło 7 jadłam dopiero w pociągu. I tak było przez 4 lata. 4 lata. Więc ja, że tak powiem, byłam przyzwyczajona, że spałam, wiecie, po 5 godzin, nie? I fakt teraz, że jak śpię, teraz jak mam, tak mam, że jak śpię więcej jak 4, jak 6, 5-6 godzin, to wstaję zmęczona, aczkolwiek są takie dni właśnie pojedyncze, kiedy mam wolne, czy ten poniedziałek, czy czwartek. I jeśli wiem, że nie muszę rano nigdzie jechać, to staram się odespać wtedy i lepiej się czuję. Ale przeważnie takie dni właśnie dodatkowe, które mam wolne, to sobie poświęcam jednak na taki odpoczynek, bo w weekendy też przeważnie, a to się gdzieś leci, a to coś, czy łapię dodatkowe fuchy, tak jak wam mówiłam, że na przykład w niedzielę rano do kogoś jadę uczesać, czy coś, czy tak teraz mam uczesać i umalować, czy nie wiem, w sobotę po pracy, a to ktoś z rodziny właśnie, czy babcia, czy ktoś tam, więc no, brakuje mi czasu i właśnie chciałabym to zmienić i więcej czytać, dać sobie trochę też na luz. Ale z drugiej strony jestem taka, że lubię mieć pieniądze i wiem, że z drzewa nie spadają, lubię zarabiać. Nie wiem, czy to wam mówiłam kiedyś, chyba mówiłam. Więc jak tylko trafia mi się okazja, żeby coś zarobić, to z tego korzystam. A wiecie, w tym, mówię, teraz będę miała, teraz tak nie zwalniam, w sumie staram się cisnąć, bo będę miała przymusowy urlop po operacji, tylko najgorsze jest to, że wiecie, będę siedziała w domu, a nie będę mogła za bardzo dla was nagrywać ani nic, i to mnie trochę denerwuje. No bo jednak wiecie, siedzieć 2 tygodnie na tyłku, minimum, być w domu całe dnie i nie móc nagrywać coś. No wiecie, będę starała się nagrywać jakieś vlogi, bardzo nie będę się pokazywać, tak jak wam mówiłam już kiedyś, ale mimo wszystko jakoś taka, wiecie, wizja zmarnowanego czasu, ani nie będę w pracy, nie będę zarabiać, ani nie będę siedzieć w domu, nie będę mogła ponagrywać, to takie no. Więc, a tak a propos, pamiętacie, wam wspominałam chyba w któryś ulubieńcach o tym maśle do ciała z nie pamiętam, jak to się czyta po niemiecku, dajcie znać. Uczyłam się niemieckiego 4 lata, ale nie pamiętam, jak to się czyta. Wiecie, 4 lata się uczyłam, ale już 3 nie używam, więc to niestety wypada. I ja już jestem na jego dnie, jestem na etapie denkowania go, zaraz wam pokażę. Bo tu jest już taka końcówka dosłownie na 2 użycia, 3. Bo ono jest dosyć gęste i wydajne, naprawdę na długo starcza. Ja praktycznie odkąd do mnie przyszło, tam sporadycznie używam innych balsamów, a w większości to. Tam inne to tylko użyłam, żeby wiecie, spróbować 2-3 razy i wystawić na przykład opinię na Biglossi. Jak mam, bo po prostu no staram się zużyć to już, jestem właśnie blisko denka i są te produkty teraz w Rossmanach. I to masło teraz było na promocji za 24,99 chyba, a normalnie kosztuje chyba 35 niecałe, jakoś tak. Ale jest naprawdę wydajne, jeśli go szukałyście, to polecam. Bardzo fajne masełko, fajnie nawilża i powiem wam, że tak jak ja mam nieraz po prysznicu za długim, że mnie skóra swędzi, bardzo swędzi. To jest, wiecie, mi takie swędzenie, że w drapie 10, a to nadal swędzi. To masło właśnie, jak nakładam, to bardzo nie przestaje w 100%, bo mi po żadnym kremie nie przestaje, musi po prostu się wchłonąć i samo minąć. Ale bardzo niweluje, że prawie nie czuję tego swędzenia. Chyba, że najpierw sobie na mokrą skórę nałożę olejek pod prysznicem. Ten dla dzieci, ten z. Teraz mam rossmanowy, ten Baby Dream ma olejek na rozstępy. A wcześniej miałam dla dzieci z Hipa, o.
to albo to jest hipa właśnie, albo tamten nakładam i potem to masło, no to wtedy już mi całkiem przestaje swędzić skóra. Ale jeśli nie nałożę tego olejku, to to bardzo niweluje, więc bardzo je Wam polecam i myślę, że sięgnę po kolejne opakowanie. Tylko wiecie, na razie mam mnóstwo balsamów do dokończenia i między innymi z tej firmy mam emulsję jakąś. Ale mam kilka balsamów, więc chcę je najpierw pozużywać, więc nie kupię go teraz, ale w przyszłości na pewno po niego sięgnę. Ja Wam go bardzo polecam ze swojej strony. Jedyne co się męczę, żeby zużyć Big Glossy od dłuższego czasu, to jest to. To jest Amaderm krem regenerująco złuszczający do stóp. I on po pierwsze strasznie śmierdzi, jak nim się, jak go nakładam, to od razu idą w ruch chusteczki dla dzieci, żeby ręce mi zaczęły pachnieć w jakiś sposób. A po drugie, no nie widzę jakichś efektów, zresztą ja nie lubię nic na stopach. Nie lubię uczucia kremu na stopach, takiego lelele. Fajne uczucie było, jak sobie parafinę zrobiłam i wiecie, ten krem się przez parafinę wchłonął, resztę sobie wsmarowałam i to szybko się wchłaniało. A to po prostu jest. I mnie szlak trafia. Na rękach mogę mieć, mogę iść w rękawiczkach bawełnianych, spać z toną kremu na rękach. Ale na stopach mi to denerwuje. Boże, gadam już pół godziny. Więc ciężko go zużyć, tak się zmuszam. Już zaraz kąpać. Masakra, jakich ja plam dostałam w ogóle. Strasznie jestem czerwona. I teraz dotykam cały czas, ale mimo wszystko. Dobra, spadam. Odezwę się do Was jeszcze później na pewno. No i idę ogarnąć to, bo już po prostu jest masakra. I już mi zjaśniały włosy znowu. Ale nie wiem, czy dzisiaj potrzebam rudą maskę na włosach. Może potrzymam, żeby wiecie, na jutro mieć taki kolor. Dobra, spadam. Oj, muszę zrobić porządek, bo masakra. Co to ja mam w ogóle na tej twarzy po bojowisku? Jakby jakieś asteroidy mi w czoło uderzyły. Dobra, idę, bo już zaczynam gadać głupoty.